Gdyby zapytać Polaków, gdzie można dobrze i smacznie zjeść, szpital znalazłby się pewnie na jednym z ostatnich miejsc. Krąży powiedzenie, że lepiej to dają jeść nawet w więzieniach. Kiedy we wtorek minister zdrowia zapowiedziała, że po wyborach PiS zajmie się poprawą żywienia w placówkach służby zdrowia, szpitalne jedzenie po raz kolejny trafiło na czołówki. Co jedzą polscy pacjenci i co zrobić, żeby jedli lepiej? O tym Paweł Jędrusik. Na temat szpitalnych posiłków wielu pacjentów ma podobne zdanie. Porcje może nawet nie takie małe, ale niedoprawione takie, nie za bardzo. Mięsa to nie uświadczysz prawie, że wcale zupy takie lurowate. Często jest tak dlatego, że szpital oszczędza, ale powody są też natury czysto medycznej. Skład jedzenia i jego smak często nie jest przypadkowy. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że to jest dietetyczny posiłek, bo nie możemy sobie pozwolić do jakichś dyskomfortów typu rozstrojenia układu pokarmowego u pacjenta, który ma zaburzenia albo jakieś inne choroby współistniejące. Więc on musi być taki troszeczkę ciapkowato niesmaczny. Znaczy może nie, że niesmaczny, ale nieprzyprawiony, mało doprawiony. Pacjenci przychodząc z takiego menu domowego są troszeczkę zniesmaczeni, że jest to niedoprawione, niedosolone. Mimo wszystko problemem większości szpitali są finanse. Dla przykładu w szpitalu numer 2 w Mysłowicach dzienne wyżywienie pacjenta kosztuje 25 zł, a za taką kwotę trudno oczekiwać rarytasów. Zdrowy jadłospis dla mężczyzny w wieku od 25 do 60 lat to jest około 2360 kilokalorii, a dla kobiety około 1860 kilokalorii, w tym jedna porcja ryby, co najmniej dwie porcje pełnowartościowego nabiału i co najmniej 150 gram dobrego mięsa. Czy to tak wygląda? Przede wszystkim nie, ponieważ jak powszechnie wiadomo, rybę mamy przeważnie w szpitalu raz w tygodniu, a to powinno być zdecydowanie częściej. Problemy dotyczące karmienia w szpitalach są znane od lat. Na złą sytuację żywieniową w placówkach służby zdrowia uwagę zwracała m.in. Najwyższa Izba Kontroli. To był rok 2018. Badania próbek posiłków szpitalnych przeprowadzone na zlecenie NIK wykazały niedobory składników odżywczych mogących powodować uszczerbek na zdrowiu pacjentów, jak na przykład odwapnienie, zniekształcenie kośćca, niedokrwistość czy zaburzenia w funkcjonowaniu nerek. Niedoborom tym towarzyszyła zwiększona podaż na przykład witaminy A, która w nadmiarze może być toksyczna. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada, że to zmieni i ogłasza w kampanii wyborczej zapowiedź programu Dobry Posiłek. To nie tylko dostęp do smacznej i zdrowej diety, ale także możliwość porady dietetyka. Szpitale otrzymają na to dodatkowe środki, a NFZ zadba, żeby jakość żywienia była znacząco lepsza, pytając o opinię pacjentów. Dyrektorzy szpitali są sceptyczni, skoro placówki zadłużają się, bo kontrakty z NFZ nie wystarczają nawet na leczenie pacjentów, to skąd wziąć pieniądze na sfinansowanie lepszych posiłków? Na razie jednak na to pytanie wiążącej odpowiedzi brak, bo do 15 października liczą się głównie obietnice, które będzie można zweryfikować dopiero po wyborach.